Czcigodni księża, panie przewodniczący, jest tutaj z nami członek zarządu, pani Teodora Sowik, drodzy nauczyciele. Kilkanaście lat temu, kiedy razem z przewodniczącym dzisiejszej Rady Powiatu, a ówczesnym prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego imieniem świętego ojca Pio, można powiedzieć, zakładaliśmy szkoły katolickie, mieliśmy konkretną wizję, że w bardzo szybkim czasie będziemy mogli te szkoły w sposób wyjątkowy rozwinąć. Oczywiście nie wszyscy z Państwa orientują się, że to takie wykrawanie sala po sali, bo tutaj mieściła się szkoła samorządowa, gimnazjum numer 2, później gimnazjum numer 4 w ramach chwili. I ten trud tych wielu lat, wielu wywalczeń poszczególnych osób, niesamowita, nieprawdopodobna pomoc księdza prałata Henryka Kowalińskiego, który, powtarzam, jest opiekunem szkół katolickich, jak i również Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, daje dzisiaj oczywiście pewien efekt, a mianowicie w ostatnim okresie czasu, w ostatnich latach nastąpiły remonty poszczególnych sal ze względu na pewne możliwości finansowe. Remontujemy 2, 3, 4 sale. Zresztą słyszycie Państwo, ja sportem się czuję już jako w tych szkołach był. Ale to jest coś, co pokazuje, że ten rozwój następuje. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. Jeszcze remont sali gimnastycznej, boisk sportowych na zewnątrz. Natomiast te warunki tutaj w środku i pozyskane pieniądze przez zarząd stowarzyszenia, jak i też poszczególne inne osoby, dają dzisiaj możliwość nauki Wam, drodzy uczniowie, w bardzo dobrych warunkach. Dają możliwość formowania nie tylko związanego z pozyskiwaniem wiedzy, pewnych umiejętności, ale kształtowanie konkretnej postawy, postawy katolika, postawy człowieka odpowiedzialnego za swoje życie, za życie swojej rodziny, za społeczeństwo, za losy Polski. To jest kształtowanie na bazie dekalogu, 10 przykazań Bożych. Na tym fundamencie, który zostawił nam Pan Bóg i kazał nam się do tego fundamentu odnosić. Bardzo serdecznie oczywiście możemy tutaj dziękować wszystkim za ten wkład pracy przez te kolejne lata na rzecz tej społeczności szkolnej. Ale to, co jest dzisiaj istotne i ważne, podkreślenie roli szkoły katolickiej w dzisiejszym czasie. W czasie, gdzie tak naprawdę rozpoczęła się już taka walka z pewnym systemem wartości, walka z tymi wszystkimi, którzy podkreślają odniesienie się do Pana Jezusa, do Pana Boga. Patroni szkoły, czyli Matka Boża w jej niepokalanym sercu, święty ojciec Pio, są tymi, którzy pozwalają nie tylko szkołom trwać, ale pozwalają się w tych trudnych warunkach również rozwijać. I jestem osobiście przekonany, że ten rok szkolny będzie czasem nie tylko zdobywania wiedzy, ale tak naprawdę pewnego formowania sumienia w duchu katolickim, w duchu chrześcijańskim, abyście, moi drodzy, byli tymi, którzy są później ambasadorami w naszym społeczeństwie. Mówimy tu o pewnych zasadach, o systemie wartości. To wszystko, co jest ważne, istotne w dzisiejszych czasach, ale nie tylko dzisiejszych, żebyście byli porządnymi, uczciwymi ludźmi i żebyście mogli powiedzieć innym. To rzeczywiście, ta moja postawa wynika z tego, że tą swoją formację przechodziłam, czy przechodziłem w szkołach katolickich, gdzie Pan Jezus jest tym najważniejszym punktem odniesienia, gdzie również to odniesienie się do Matki Bożej, do świętych, daje nam określony efekt. Jestem po prostu dobrym człowiekiem, kochającym innych ludzi. Jestem dobrym Polakiem, kochającym swój naród. Jestem dobrym synem, córką, kochającym swoją rodzinę. To jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Czyli oprócz tej nauki, kształtowania konkretnych postaw,
rozwijania swoich umiejętności, żeby to, co jest tą warstwą duchową, było, moi drodzy, na pierwszym miejscu i było tym elementem, o którym będziemy zawsze pamiętać. Wiem, że w szkole jest codzienna wspólna modlitwa, wiem, że jest formacja, jest to, co być powinno i pani dyrektor tutaj mówiła o tym wcześniej, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Będzie chciała, żeby ten rok szkolny w najbliższą sobotę rozpocząć z takim wspólnym pielgrzymowaniem na Jasną Górę, żeby zawierzyć niepokalanemu sercu was samych i te wszystkie problemy, które się wiążą z waszym życiem, życiem waszych rodzin, żeby to powierzyć Matce Bożej, abyśmy mogli pokazywać, jakie ona zmiany robi w naszych sercach, w naszej społeczności, czego oczywiście wam życzę. I mam nadzieję, że ta zmiana dzisiaj na stanowisku dyrektora, prezesa, oczywiście ona ubogaci tą całą formułę związaną ze szkołami katolickimi. Mam nadzieję, że spotkamy się kolejnym razem i będziecie państwo już mówić o pierwszych sukcesach, które stały się udziałem zarówno stowarzyszenia, jak i szkół. Jest wielu życzliwych ludzi, którzy chcą pomagać szkołom katolickim. Mamy, tak jak powiedziałem, księdza prałata Henryka Kowalińskiego od samego początku związanego z nami, czyli to jest przez 15 lat. Mamy wyjątkowego proboszcza, księdza Henryka Cholewę, wicedziekana, Jana Cholewę, który całym sercem chce tutaj szkoły wspomagać i wspomaga od momentu, kiedy został proboszczem parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi i Królowej. Także możemy wspólnie zbudować piękną, wspaniałą społeczność, która będzie się rozwijała na chwałę Bożą. Życzę wam wszystkiego dobrego na ten nowy rok szkolny i miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałem, że spotkamy się za jakiś czas i będziemy mówić o tych sukcesach na miarę tych wszystkich naszych działań. Szczęść Boże!